Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że zechcieliście spędzić ze mną na rozważaniach dotyczących kaligrafii, pisma odręcznego i mózgu ten czwartkowy wieczór. Pozwolę sobie uprzedzić, że będziemy prawdopodobnie bardziej zadawać pytania, niż może szukać odpowiedzi. Owszem, czy mnie dobrze słychać? Czy powinnam mówić głośniej? Dobrze, ty mówisz, że dobrze. Jeżeli czegoś nie byłoby widać lub gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to proszę mówić. Tak. Chciałabym najpierw usprawiedliwić się trochę i powiedzieć Państwu, dlaczego śmiem zajmować ten czwartkowy wieczór swoją gadaniną. I postanowiłam to przedstawić pod postacią dwóch ilustracji, dwóch moich dusz, które mnie dzisiaj tutaj do Państwa przywiodły i przyprowadziły. Pierwsza dusza, ta, którą Państwo widzicie po swojej lewej stronie, to dusza artysty i kaligrafa. Można by powiedzieć, a mam pewien materiał, który pozwala mi o tym sądzić, że kaligrafia i pisanie, mimo że miałam z nią i z pismem trudną relację w dzieciństwie, była jednak ze mną właściwie przez całe życie, ponieważ prowadziłam sobie pierwszy pamiętnik od 5 roku życia i mogę sobie teraz obserwować, jak on wtedy wyglądał, jak wtedy pisałam. Dzięki temu wiem też, że kilka lat później usiłowałam po raz pierwszy pisać piórem, prawdopodobnie jakiegoś gołębia lub sroki, bardziej bazgrolić niż pisać. Myślę, że prawdziwy kaligraf byłby załamany tym, co z tego wychodziło, natomiast ja byłam przeszczęśliwa, mogąc maczać pióro w atramencie i miałam wtedy tylko kilka lat. Natomiast taką bardziej profesjonalną kaligrafią zajmuję się od kilku lat, właściwie od 4 i ucząc się u Grzegorza Parasińskiego z Krakowa, ucząc się u Anny Jeziornej również z Krakowa i starając się tworzyć własne kaligraficzne odsłony i własne kaligraficzne dzieła. Moją drugą duszą, która w międzyczasie również gdzieś się narodziła i przywiodła mnie tutaj do Państwa, jest dusza naukowca. Próbuję jakoś mediować kłótnie pomiędzy nimi, bo zdarzają się. W międzyczasie udało mi się skończyć studia w Łodzi na Wydziale Etnologicznym, to znaczy na kierunku etnologia, antropologia kulturowa i też kulturoznawstwo, kultura literacka. Wtedy zajmowałam się opowieściami i literami, ale bardziej pod względem tego, w jaki sposób się opowiada i w jaki sposób się mówi. Natomiast również stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności, dzięki czemu miałam okazję prowadzić warsztaty chociażby z osobami z niepełnosprawnościami. A mówię o tym dlatego, żeby po pierwsze wiedzieli Państwo, że moje zaplecze jest przede wszystkim kulturoznawcze i antropologiczne, ale też, że gdzieś we mnie zawsze było to zainteresowanie kwestiami biologicznymi, kognitywnymi, neurologicznymi. Potem rok temu akurat udało mi się obronić pracę magisterską, która już bardziej jest związana z dzisiejszym naszym tematem, a nosiła tytuł Obraz pisma w świetle teorii Wasyla Kandyńskiego i Paula Klee. I zajmowałam się wtedy możliwościami wykorzystania teorii Kandyńskiego i Klee do edytowania rękopisów, czyli trochę psychologią widzenia Arnheima na przykład, trochę historią sztuki, trochę filozofią i teorią sztuki, a trochę edytorstwem. I teraz chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie jestem lekarzem, nie jestem neurologiem i nie jestem biologiem. I chciałabym teraz się od Państwa dowiedzieć, czy jest na sali lekarz. Znaczy, nie, że się rzeczuję, ale czy ktoś tu jest lekarzem? Nie raczej. A biologiem? Też nie. A neurolog, kognitywista? Nie, nikt mi nie pomoże, jakbym w razie czego. No cóż, w takim razie będziemy wspólnie odkrywać te zagadnienia związane z pracą mózgu. Zwracam na to uwagę, dlatego że właśnie zaczynam na pierwszym roku środowiskowych, transdyscyplinarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego swoją przygodę również z naukami ścisłymi i z naukami biologicznymi. Jeżeli Państwa niepokoi to, że niepokoją te dwie rzeczy, to mogę obiecać jako artysta, że nie jestem ideologiem i nie będę tutaj starała się agitować Państwa, jeśli chodzi o pisanie odręczne, ewentualnie zapraszać do tego. Natomiast pytania, które zadaję sobie w tym wystąpieniu, są moimi szczerymi pytaniami i dlatego staram się szukać odpowiedzi na nie jak najbardziej zgodnych z rzeczywistością czy z prawdą, jeśli wierzymy, że prawda istnieje. Natomiast dlatego też z tej perspektywy naukowej pozwalam sobie wprowadzić podstawowe zagadnienia i poszukiwać odpowiedzi na taki interdyscyplinarnie, chciałabym tak rzec.
Chciałabym też również poznać trochę nastroje na sali i dowiedzieć się na początku, przed jeszcze całym wystąpieniem, co Państwo sądzą na temat tych pytań. I teraz prosiłabym o podniesienie ręki wszystkich tych, którzy uważają, że kaligrafia może być wszechstronnym treningiem synaptycznym, że pisanie rozwija mózg. Większość osób rzeczywiście, czyli powinnam jakoś Państwa wprowadzić w pewien stan wątpliwości. A być może jest wśród Państwa ktoś, kto uważa, że nawet jeżeli uznaje, że pismo rozwija mózg i że jest wartościowe, to jednak moglibyśmy chociaż trochę z niego współcześnie zrezygnować. Mamy komputery, mamy klawiatury, nie musimy tyle pisać odręcznie i tyle notować. Świat się zmienia, to się zdarza, to się zdarzało w przeszłości. Tu mogę powiedzieć, że wprowadzenie stalówki, która nie była piórem ostrzonym, gęsim piórem ostrzonym, wprowadziło wielki zamęt wśród pisarzy. Na przykład Słowacki nienawidził stalówki, dobrze pamiętam, tak? Słowacki uważał, że to jest jak nóż i że w ogóle jak można pisać czymś metalowym. Także pewne kłopoty z akceptowaniem nowych wynalazków są znane ludzkości od zarania dziejów wynalazków. Zatem kto z Państwa uważa, że możemy już powoli trochę jednak rezygnować z treningu pisania? Nie, nie ma takich na sali. Może musimy. Są osoby, dobrze, cieszę się. Będziemy dyskutować w takim razie na ten temat. Będzie o czym dyskutować. Chciałabym jeszcze spytać, jak Państwo sądzą a propos tego właśnie, czy dysgrafik, ktoś z dysleksją, dysgrafem może zostać kaligrafem? Kto uważa, że może? Kilka osób, nie wszyscy, nie wiadomo. Dobrze, będziemy szukać zatem odpowiedzi na te pytania. Rozpoczynając naszą wycieczkę i nasze dzisiejsze rozważania, chciałabym wprowadzić trochę terminologicznej spójności. To znaczy będziemy rozważać pracę mózgu z perspektywy tych trzech czynności, które tutaj wymieniłam. Po pierwsze, mózg w jakiś sposób pracuje wtedy, kiedy piszemy pismem naszym codziennym. Naszym charakterem pisma jest to pismo szkolne, zazwyczaj nauczyliśmy się go w szkole, z pewnymi wyjątkami, i jest to tak zwane pismo kursywne. A to, co mam na myśli, mówiąc o tym wszystkim, to to, że ma ono swoje konkretne cechy, które z perspektywy pracy mózgu będą dla nas istotne. Po pierwsze, jest to pismo nauczone w szkole, zazwyczaj w dzieciństwie, zazwyczaj w jakiś sposób nasze pierwsze pismo. Po drugie, jest ono wyjątkowe i jest indywidualne. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli będziemy wszyscy teraz już wyłącznie używać komputerów i notowania, no to zależnie od tego, jaki font wybierzemy, wszystkie nasze wytwory, niezależnie od naszych emocji, niezależnie od naszego charakteru pisma, będą wyglądały tak samo. Ale również wytwory każdego z Państwa, którzy wybiorą ten sam font, tą samą czcionkę, będą bardzo podobne. Zatem to pismo osobiste jest bardzo wyjątkowe i indywidualne. Poza tym zazwyczaj, tak nas uczą, ale potem już się z tego troszeczkę rezygnuje, jest to pismo kursywne. Historia słowa kursywne jest dość długa, wiąże się z pochyłością pisma w prawą stronę. Zazwyczaj pisma pochyłe nazywa się kursywnymi, chociażby od italiki, natomiast jest to zazwyczaj pismo łączone, czyli takie, w którym litery nie są tak jak litery drukowane, pisze się osobno, tak w piśmie kursywnym piszemy je łącznie. Warto zwrócić uwagę na to, i to jest z perspektywy mózgu bardzo istotne, że zazwyczaj jest to pismo automatyczne. To znaczy, kiedy uczy się nas pisać i kiedy nauczyciele starają się nas szkolić w tej trudnej sztuce, zależy im na tym, żeby była to czynność zautomatyzowana. Żebyśmy nie musieli myśleć o każdej osobnej literze, którą stawiamy, po to, żebyśmy mogli myśleć o ideach, które zapisujemy. Po to, żebyśmy mogli je zapamiętywać, a jednocześnie, żebyśmy mogli je uwieczniać. Zatem pismo to charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzmu. Teraz chciałabym Państwu przedstawić, czy ktoś się kiedyś zastanawiał, dlaczego nasze litery wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego pisanka szkolna, czyli to pismo, którego się uczymy? Nie zastanawialiśmy się nad tym. Ja się zastanawiałam, mnie to zawsze fascynowało. To jest graf z książki, która się nazywa Kleine Schreibschule. Jest to książka z 1996 roku po niemiecku, ale postaram się tutaj poradzić. Chciałam Państwu pokazać, w jaki sposób od, tutaj mamy 200 rok, pismo o nazwie Kapitała Rzymska, ewentualnie tutaj jest Kapitała, Wielkie Pismo Rzymskie, w jaki sposób dotarliśmy przez całą historię, aż tutaj, trochę tego nie widać, ale tutaj mamy właśnie pismo prywatne, pismo odręczne. I bardzo mi się podoba
ta wizualizacja, ona oczywiście jest w jakiś sposób uproszczona. Jest jakimś rodzajem metafory rozwoju pisma i umieszczenia tego pisma na osi czasu. Natomiast pokazuje w bardzo ciekawy sposób, od jakich konkretnych krojów pism, od jakich wyglądów liter zależą nasze litery. Ponieważ zaczynamy, to jest historia alfabetu łacińskiego, zaczynamy od kapitału rzymskiej, nie ma tutaj umieszczonego pisma chociażby etrusków i wcześniejszych rzeczy, bo warto mieć w pamięci, że umiejętność pisania jest dla ludzi stosunkowo nowa, przynajmniej nowa z perspektywy rozwoju mózgu, jeżeli patrzymy na człowieka ewolucyjnie, ponieważ liczy się, że ma około 6-7 tysięcy lat, trudno to dokładnie oszacować, ale mniej więcej od tego czasu ludzkość jako gatunek, z tego czasu pochodzą najstarsze zachowane przejawy pisma. Jeżeli przyjrzymy się tej historii pisma, to zauważymy kilka istotnych momentów. Po pierwsze, startujemy z pisma majuskułowego, czyli z liter, które łączą się między dwoma, które mieszczą się między dwoma liniami. To jest pismo książkowe, tymi pismami aż do, gdzie my tutaj mamy druk, tu się pojawił druk. Proszę zauważyć, że pismo rozwijało się w ogóle dużo, dużo przed drukiem, a dopiero tutaj wprowadziliśmy fonty, czcionki. Fonty to tu gdzieś, czcionki tutaj. Czcionki, czyli to pismo, które jest wykrawane na potrzeby druku mechanicznego. Zatem historia naszego pisma dzieje się przede wszystkim przed drukiem, zatem kształty liter dostosowane są do narzędzi, którymi pisano i dostosowane są do substratu, do tego, na czym pisano. Czyli te wszystkie szerokoliniowe litery i te wszystkie duże litery są takie, ponieważ ścinano na przykład patyki szeroko albo ścinano gęsie pióro. I to wszystko wpłynęło na to, jak wyglądają te nasze dzisiejsze litery, jakich nam każe się, powiedzmy, czy też jakie nam się proponuje w szkole. Tutaj jest jeszcze pismo kursywne, czyli pismo codzienne, nie takie oficjalne, użytkowe. Niektórzy historycy nazywają je rzymskimi bazgrołami, bo bardzo trudno je odczytać. Można zobaczyć na przykład w Londynie, w muzeum, wydaje mi się, że w muzeum, w British Museum, zaproszenie na imprezę Sulpicji Lecidiny, bodaj właśnie z tego czasu, jak ona bazgrała te swoje zaproszenie. To trochę brzmi oceniająco, ale trudno to odczytać. Tutaj mamy kolejny dość istotny punkt, to znaczy punkt, od którego proszę zobaczyć, te wszystkie pisma tutaj się spotykają, a tu się z powrotem rozchodzą. To są czasy Karola Wielkiego i tu powstała minuskuła karolińska. Jej historia nie jest całkowicie pewna, nie jest zupełnie znana, natomiast wiadomo, że to nie Karol Wielki stworzył minuskułę karolińską, prawdopodobnie był niepiśmienny, natomiast nazywa się ona tak, że została stworzona na potrzeby jego administracji. Jak wiadomo, on chciał, miał swoje wielkie państwo i bardzo chciał, żeby nareszcie dało się tych wszystkich urzędników odczytać, ponieważ wtedy w Europie, w każdym miejscu właściwie pisano trochę inaczej. Więc Karol Wielki stwierdził, że żeby jego państwo dobrze działało, to i to warto sobie zapamiętać, że nasze pismo ma swoje źródła nie tylko w literaturze i właściwie w mniejszym stopniu w jakichś takich korzenie ma literackie czy w pisaniu książek, a bardziej jego korzenie są administracyjno-handlowe. Czyli te dwie główne gałęzie, dziedziny ludzkiego życia wpłynęły najbardziej na obraz naszego pisma, na te litery, którymi piszemy. I właśnie tutaj około IX-X wiek to jest czas, kiedy powstało być może autorem tego pisma, nie powinnam plot historycznych tutaj prezentować, ale niektórzy podejrzewają, że był taki mnich, który nazywał się Alcuin. Niektórzy twierdzą, że to on stworzył to pismo, inni historycy się z tym sprzeczają. Wszyscy chcą być autorami w Europie, i Włosi, i Anglicy, i inne nacje, i Francuzi twierdzą, że to pismo to oni stworzyli i u nich się ono pojawiło po raz pierwszy. Dlatego, że tutaj proszę zauważyć, jest to pismo oficjalne, jest to pismo niekiedy książkowe, ale już mieści się w trzech linijkach, ma przedłużone litery. Okazało się, że tak spodobało się w Europie, że właściwie na całą przestrzeń, nawet w Polsce, stare dokumenty możemy minuskułą karolińską zobaczyć, w internecie są scyfryzowane i przeczytać. Następnie z tej minuskuły karolińskiej, to jest ciekawa historia, to jest jedne z moich ukochanych pism, to są średniowieczne pisma gotyckie, natomiast one miały mniejszy wpływ na to, jak wyglądają nasze litery, ale proszę zwrócić uwagę na to, że miały wpływ na to, jak wygląda szwabacha i pierwsze czcionki niemieckie, stare niemieckie czcionki,
przepraszam, były wycinane na podstawie tekstury tych pism średniowiecznych, 15-późno-średniowiecznych, takiej, można by powiedzieć, korony pisma średniowiecznego. Na tej podstawie były tworzone. Natomiast tutaj przechodzimy do kolejnego dość istotnego punktu w historii, czyli do renesansu i do czasu, kiedy tu już się pojawił druk, ale tuż przed drukiem, co dla mnie jest niezwykle fascynujące, powstało pismo, które się zwało Minuskułą Humanistyczną we Florencji. Jest to przepiękne pismo, ja osobiście je uwielbiam, bardzo trudno je wykonywać. Jest to pismo nadal do pisania ręcznego, bo to był czas tuż zanim druk się w ogóle dotarł do Florencji, to powstała ta minuskuła humanistyczna. I teraz humaniści byli przekonani, że to pismo, czyli pamiętają Państwo, jak się nazywa? Pismo karolińskie, minuskuła karolińska, że to pismo jest tak piękne i tak wspaniałe, że musi być ze starożytności. Bo jak wiemy, w renesansie chciano się inspirować ideami starożytności i to w renesansie powstał mit, jakoby to średniowiecze było takie ciemne i niezbyt sympatyczne. Chcieli być fajni, powiedzmy, że pozwolę sobie na takie proste słowo. Zatem byli przekonani, że to pismo jest tak wpływowe i tak wspaniałe, a nie mieli jeszcze narzędzi, żeby to sprawdzić, że zainspirowali się właśnie minuskułą karolińską do stworzenia własnej minuskuły humanistycznej, na której podstawie już potem zaraz, jak tylko pojawił się druk, był taki słynny włoski drukarz Aldo Manuzio i z jego pracowni, który mieszkał razem z Erasmem z Notre Dame, oni tam sobie pracowali wspólnie, z jego pracowni właściwie wywodzi się kanon lektur klasycznych naszych. On wziął sobie za cel, miał około 50 lat, był edukatorem, był nauczycielem. Wziął sobie za cel, że on wyda klasyków starożytności i tak jak on wydał klasyków starożytności, tak ich wydajemy do dzisiaj. Także był dość wpływowym człowiekiem. On też wydawał na przykład, tam z jego oficyny wychodziły Machiavellego dzieła, także dość istotna postać. I też jeżeli znacie takie czcionki jak na przykład Bembo, jest taka czcionka, Garamond jest taka czcionka, to one właśnie wywodzą się od ludzi, którzy stworzyli te wzory u Manuzia we Włoszech i którzy wtedy to wycinali, potem to przeszło do komputerowych fontów. I tutaj właśnie też można zauważyć, że czcionka, font komputerowy najbardziej znany, Times New Roman, nazywa się tak właśnie przez to pierwsze tam pismo, przez pismo z kolumny też Trajana, czy to rzymskie wielkie litery, bardzo charakterystyczne, były wzorowane właśnie na tym piśmie, podczas gdy małe już na tych humanistycznych, bardziej antykwowych pismach. No i potem, co się stało, bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła. To znaczy, kiedy wprowadzono druk i kiedy książek już nie trzeba było przepisywać ręcznie, przestały powoli, nie od razu, być potrzebne te wszystkie pisma bardzo wyraźne i bardzo, proszę zauważyć, harmonijne, łatwe do odczytywania. Te wszystkie litery przestały być potrzebne. Więc powoli zarzucano je, w związku z tym pismo odręczne zaczęło znajdować swoją drogę tak, żeby rozkwitnąć we wzory coraz bardziej wymyślne. I tak powstały pisma wszelkie kancelaryjne, sekretarskie, to oczywiście znowu ma urzędniczą historię, urzędnicze tło, na przykład z kancelarii papieskiej. I tak zaczęły powstawać pisma ozdobne, łączone. Teoretycznie ich ideą było też to, żeby pisać szybciej, chociaż wcale niekoniecznie zawsze tak to działało. Był taki czas, jest taka wspaniała książka Penmanship o tym, jak w jaki sposób, wydawana właśnie w dawniejszych czasach, w jaki sposób pięknie pisać, bo był to jeszcze czas, kiedy od naszego charakteru pisma i jego piękna zależał nasz awans społeczny, znaczy nasz, zazwyczaj mężczyzn zajmujących się handlem, bo edukacja i była jeszcze wtedy dość mocno podzielona na płcie. Zatem im piękniejszy był charakter pisma, tym na przykład większa szansa była na to, że sprzedadzą się akcje naszej firmy albo że będziemy w stanie zawrzeć jakąś dobrą umowę, więc specjalizowano się w tym. Aż do powstania takiego bardzo już wyspecjalizowanego amerykańskiego pisma Spencerian. Znane nam jest z kolei pismo Copperplate, takie angielskie, to co kojarzy się najbardziej z kaligrafią. Bardzo ozdobne, bardzo płynne litery połączone ze sobą, z dużą ilością zawiasów. Zazwyczaj jest to pismo Copperplate, które tak się nazywa, bo na miedzianych koper tabliczkach je na początku wykonywano. I te właśnie pisma
miały największy wpływ na to, jak postanowiono uczyć w szkole, bo proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj zaczynała się rodzić edukacja powszechna. W związku z tym, jeżeli tutaj zaczynała się rodzić edukacja powszechna, a celem jej było to, żeby, nie licząc takich celów światłych, prawda, oświatowych, oświeceniowych, by nie rzec, jej celem było wykształcenie sekretarzy, pracowników, urzędników, czasami nauczycieli, ale również raczej klasy takiej pracującej, może trochę w handlu, ale przede wszystkim urzędniczej. To, no to wiadomo było, że trzeba tego pisma odręcznego z zawijasami uczyć nowych adeptów pisania i dlatego właśnie to pismo powoli stawało się coraz bardziej uproszczone, bo potem zaczęto się zastanawiać nad tym, dlaczego dzieci nienawidzą tych lekcji, nienawidzą tego pisania i w ogóle pojawiła się idea praw dziecka i praw człowieka i tym podobne. Zatem trochę upraszczały się te pisma i tak powstało nasze współczesne pismo. To dość długa historia. Ja bym tak mogła jeszcze... Słucham? Tak, nasze europejskie, polskie nawet powiedziałabym, bo każdy kraj, to też właśnie warto zwrócić uwagę na to, że każdy kraj ma swoją historię dochodzenia. Tak. Kaligrafia chińska również istnieje, ale na czym innym zupełnie polega, bo to pismo ideograficzne rzeczywiście. Tutaj chciałabym, kto zna te elementarze z prawej strony, oprócz mnie? Niektórzy tak, niektórzy mnie, elementarze falskiego. Dlaczego to pokazuję? Żeby zwrócić uwagę na to, że właśnie samo uczenie pisma w Polsce również ma swoją konkretną historię. I że było, niekiedy było to, w jaki sposób uczą nas w szkole pisać, jest efektem z jednej strony tradycji. Tutaj warto pamiętać o tym, że edukacja charakteryzuje się dużą siłą bezwładu i niełatwo wprowadzić pewne zmiany. Zauważyłam, że pewne rzeczy, które uważano za nowe pomysły w XVII wieku, nadal uważa się za nowe pomysły niekiedy. Także jest to dość ciekawe, jest spore przywiązanie do tradycji. Również można zauważyć, że wielu praktyków i wielu ludzi, którzy rzeczywiście pracowali z dziećmi i z młodymi osobami, ucząc ich pisać, prowadziło dyskusje z tymi, którzy uważali się za specjalistów, powiedzmy, na łamach różnego rodzaju pism naukowych i tym podobne, po to, żeby z tego czasami metodą prób i błędów i eksperymentów na ludziach, nie bójmy się tego powiedzieć, wytworzyć sposób nauczania nas dzisiaj. Jeżeli będzie Państwa interesować ta historia, mogę polecić książkę Anny Jurek, Rozwój dziecka, metody nauczania, czytania i pisania. Wydaje mi się, że bardzo dobrze opracowuje właśnie tę historię. Chciałabym tylko na potrzeby dzisiejszej rozmowy powiedzieć, że tradycja i historia uczenia pisania w Polsce to tak około XI wieku, kiedy powstały szkoły przy biskupstwa Gnieźnej w Krakowie, stamtąd. Być może ma to jakiś związek z tym, że moda na kaligrafię współczesna też gdzieś na Polskę z Krakowa wyszła, ale to ja już tak trochę plotkuję, powiedzmy. I na początku uczono przede wszystkim abecadłowania, to znaczy, żeby nauczyć dzieci pisać, zaczynano od tego, że muszą powiedzieć alfabet od początku do końca, od końca do początku. Potem uczono ich wymawiania głosek, potem dopiero pokazywano, jak litery się pisze i tak dalej. Taka nauka trwała od 3 do 4 lat, no i bywała potwornie nudna. Niekiedy są pamflety nawet pisane przez uczniów na temat tego, że to jest najgorsze, co można robić, to właśnie te sylaby i abecadłowanie. No i następnie teoriami nauczania zajmowali się kolejni działacze oświatowi, pedagodzy, wtedy często księża i biskupi, ale też książęta, na przykład książę Czartoryski miał swój udział w sprawdzaniu, jak się tam pracuje w szkołach. To zresztą było bardzo mocno splecione z naszą historią i z polityką, bo wiadomo, że to zawsze tak trochę jest, że szkoła i sposób nauczania jest z tym związany, z tym, co się dzieje w danym kraju. Obserwowano często niechęć dzieci do czytania i pisania i już w XVII wieku niejaki Jan Komeński, Comenius, pewnie wielu z nas znany dobrze, w Paryżu zaproponował alfabet obrazkowy. To było już trochę ciekawsze, już było lepiej. Potem w XIX wieku pojawiały się tak postępowe koncepcje, jak na przykład uczenie przez opowiadanie historyjek, bajek, baśni, na przykład wzięcie pod uwagę radości dziecięcej i tego, żeby to było ciekawe.
I lub na przykład metoda niemieckiego pedagoga Johanna Vogela, czyli nauczanie o słowie, które składało się, że jak wprowadzamy słowo dom, chcemy kogoś nauczyć jak pisać i czytać, bo to powiązane ze sobą słowo dom, no to najpierw robimy pogadankę o domu, co macie w domu, czy to jest fajnie, czy nie fajnie i tak dalej. Wychodzą różne, prawda, brudy i tajemnicze rzeczy, ale to o tym niekoniecznie trzeba mówić rodzicom potem, albo i trzeba, różnie bywa. Potem daje się dzieciom kartkę, na której mają narysować na przykład wymarzony dom. I dopiero potem wprowadza się słowo, dzieli się je na dźwięki i na litery i uczy się je pisać. Oczywiście to była bardzo postępowa właściwie metoda. Trwała dość długo, no bo jedno słowo trochę zajmowało, żeby je wprowadzić, natomiast dobrze działała na pamięć, bo proszę zauważyć, że to różne aktywności, pobudzanie emocji, wiadomo, że jak emocje są pobudzone, to lepiej się zapamiętuje, także powinnam właściwie z Państwem tutaj warsztat robić, a nie gadać, no ale już trudno, powiedzmy, że taka formuła. No i niektórzy się sprzeczali z tym Vogelem, że po co sprzeczali. Krzyczali, powiedziałem, nie wiem. Że po co niby uczyć dzieci w ten sposób, że po co one mają rysować, po co to robić. No ale była to jednak bardzo ciekawa metoda i też warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce już w połowie XIX wieku Estkowski, proszę wybaczyć, że tak podczytuję, ale nazwiska to nie jest moja mocna strona, był przeciwny jednoczesnemu wprowadzaniu pisma i druku, znaczy liter pisanych i drukowanych w XIX wieku, żeby nie obciążać pamięci. I to dość ciekawe, bo niedawno czyli w 2012 roku przeprowadzono badania na ten temat w Kanadzie, na temat tego, jaką metodą wprowadzać litery, no i wtedy to, co w tym XIX wieku już obserwowano, zostało potwierdzone, tak powiedzmy, według naszych współczesnych standardów. I właśnie tego Falskiego bym bardzo chciała jeszcze troszeczkę oddać mu czci i honoru, bo ja bardzo lubię po prostu te książki, ale właśnie za przełomowe wydarzenie w historii nauczania polskiego można uznać, mówię za tą książką, więc jak ktoś by bardzo chciał się sprzeczać z tym Falskim, to proszę panią Annę Jurek oskarżać, bo ona też chyba entuzjastycznie do Falskiego podchodzi, również jak i ja. To znaczy można właśnie uznać pojawienie się pierwszego wydania tego podręcznika, to był 1910 rok. Dla mnie to jest fascynujące, bo widziałam jakieś tegoroczne ponowne wydania Falskiego, więc proszę sobie wyobrazić, że od 1910 roku ten elementarz właściwie nadal wchodzi w skład w pracę. I tu niektórym się zapalają pewnie czerwone lampki alarmowe, że no ale jak to, ale to znaczy, że przestarzały? A ja bym powiedziała, że niekoniecznie, ponieważ przeprowadzono eksperymenty w dzieciach, w szkołach częściej, może nie tych klasycznych, z dziećmi, i pozwolono im wybierać elementarze, to znaczy te współczesne i trochę te dawniejsze, między innymi Falskiego. Dzieci bardzo często wybierają Falskiego, mówiąc, że to się dobrze czyta, że dość łatwo się czyta, że ma fajne obrazki i ciekawe historie. I rzeczywiście to się wymienia jako może takim trochę językiem bardziej naukowym, jako zalety tego elementarza, to znaczy to, że on Falski dostosował je na podstawie badań naukowych i obserwacji własnych, pracował dużo z dziećmi. Do słów, których dzieci używają, czyli tam było dużo słów o szkole, było dużo słów o uczeniu się i o zabawie, ale też właśnie zadbało o to, żeby ilustracje były interesujące i żeby to wszystko było bardzo dobrze opracowane. Także ten materiał jest... A mogę jeszcze dodać, że właściwie zdobywa mnóstwo nagród aż do dzisiaj ten elementarz i że wygrał jaką światową nagrodę w Brukseli, jak wyszedł za najlepszą książkę na świecie z literatury dziecięcej. Także jest dość znanym. I tak już przechodząc trochę może tutaj te punkty jeszcze podsumowujące, właśnie tym charakteryzuje się pismo odręczne. Chciałam tak Państwu pokazać, może nie zabijając z nudów historii, ale widzę, że nie jest tak źle, może tam tył trochę przysypia ewentualnie, pokazać to, skąd my właściwie, dlaczego my tak piszemy, jak piszemy i czemu nauczyciele nam pokazują te litery takie, jakie pokazują. I to podsumowałabym jako po pierwsze historia pisma i historia urzędnicko-handlowa, skróćmy to w ten sposób, a po drugie historia edukacji. I one oczywiście są ze sobą w jakiś sposób splecione, no ale to właśnie są przyczyny, dla których piszemy tak jak piszemy. No ale właściwie obiecałam, że będziemy rozmawiać o kaligrafii. I teraz jak rozumieć tą kaligrafię, skoro mówimy o pisaniu odręcznym? Kaligrafia, tak wychodząc z samego słowa, tutaj pochodzi ona z greki, od kalos, czyli piękno, pięknie, i grafo, czyli pisać. Jeżeli tak będziemy rozumieć kaligrafię jako piękne pisanie, to równie dobrze nasze odręczne, ładne pisanie, piękne pisanie może być kaligrafią. Natomiast chciałabym podkreślić pewne różnice, które z perspektywy pracy mózgu będą istotne dla nas dzisiaj. Otóż
Pisanie kursywne i pisma książkowe. To jest takie zagadnienie. Tutaj Państwo, jeżeli Państwo widzą, mogą troszeczkę się przyjrzeć wzornikom, które mam ze szkoły kaligrafii, na temat tego, jak mogą wyglądać takie pisma książkowe. Warto zwrócić uwagę na to, że one nie zawsze te litery są łączone, one są inne. Zatem kaligrafowanie będzie polegało na tym, żeby powtarzać konkretny, wypracowany w historii wzorzec pisma, konkretny krój, próbować go powtarzać oczywiście z indywidualnymi wariantami, jakie to robili skrybowie w dawnych czasach, uznany za kanoniczny w celu, dodajmy to, bo kaligrafos, w celu uzyskania efektu estetycznego, chociaż nie tylko. Drugą istotną rzeczą z perspektywy, czyli powtarzamy konkretne wzorce, niekoniecznie te takie, jaka była pisanka szkolna. Piszemy po prostu w inny sposób. Uczymy się nowych liter, uczymy się nowych ruchów ręki dzięki temu. Uczymy się pisać inaczej, ale też drugą istotną rzeczą jest mnogość narzędzi. To takie zdjęcie podstawowe, to jedno z moich piór pierwszych, które ostrzyłam, żeby nim pisać. Mam tutaj też jeszcze kilka innych narzędzi, na przykład taki patyk. To jest narzędzie, którym uwielbiają pisać młode dzieci, małe dzieci i wszystkie mi mówią, to znaczy takie początkowe klasy szkoły podstawowej. I zawsze mnie pytają, czemu nie mogą tym pisać w szkole, bo to takie fajne. Także szeroki patyk polecam, jakby ktoś chciał dzieciom dać trochę radości. To znaczy, jak uczymy się kaligrafii teraz, to możemy korzystać z mnogości materiałów, z mnogości różnych narzędzi. Te narzędzia różnią się. Od teraz najczęściej piszemy, oprócz tego, że na klawiaturze, no to długopisem, ołówkiem, mazakiem czasami i one charakteryzują się tym, że właściwie jakbyśmy go nie trzymali, to jakoś tam napiszą. Natomiast te narzędzia kaligraficzne to już trochę inna para kaloszy. To znaczy nawet taki patyk trzeba odpowiednio złapać, żeby zostawiał grubsze i cieńsze linie, nie mówiąc już o ostrzonym gęsim piórze, nie mówiąc już o stalówce, która jest stalówką metalową, którą trzeba maczać w atramencie i w jakiś sposób pisać. Z naszej perspektywy, po pierwsze, wymaga to większej finezji ruchów i większego opanowania motorycznego po prostu, żeby napisać litery, piękne litery, na przykład piórem. Po drugie, jest to też inne doznanie sensualne. Często o tym zapominamy pisząc, ponieważ nie skupiamy się na tym, jakie to wrażenie trzymać właściwie narzędzie w ręku. Co czujemy pod palcami? Czy to jest drewno, czy to jest pióro? Czy to jest lekkie, czy to jest ciężkie? Jeżeli nam nie przeszkadza, bo jeżeli jest za ciężkie i na przykład nam przeszkadza, no to wtedy nas boli dłoń, ale jeżeli nam nie przeszkadza, to się na tym nie skupiamy. Jak bierzemy w rękę nowe narzędzie, to jest to nowe doznanie zmysłowe, o czym będziemy jeszcze mówić, czym ono się różni właśnie dla naszego mózgu. Zatem jest to dodatkowy bodziec, coś nowego, obcujemy z innymi materiałami, musimy uczyć się nowych ruchów. To jest druga cecha taka podstawowa kaligrafii. W związku z tym to jest pismo mało automatyczne. To znaczy, jak uczymy się właśnie w taki sposób kaligrafować, jest to pismo skupione na pisaniu, skupione na stawaniu znaków. I to stawanie znaków to często konstruowanie liter. I co mam na myśli, mówiąc o konstruowaniu liter? Tutaj taki krótki filmik. Nagrywałam trzymając telefon w zębach, więc przepraszam za jakość tego nagrania. Litery pisma to jest pismo teksturowe, gotyckie, to co tutaj pozwoliłam sobie dla Państwa napisać. Proszę zauważyć, że żeby postawić jedną literę M, muszę wykonać no, nie jeden ruch ręką, tak jak w pismach kursywnych, tylko przynajmniej trzy ruchy na jedną, trzy razy trzy ruchy, tak? Czyli 9 ruchów. I w ten sposób powstaje litera. Dzięki temu poznajemy trochę tak jak dzieci właśnie, które uczą się robić szlaczki i poznajemy konstrukcję danej litery. To jest też przydatne, jak ktoś chce kiedyś studiować historię albo czytać średniowieczne manuskrypty, to najpierw nauka pisania średniowiecznym pismem bardzo pomaga je odczytywać w niesamowity sposób. Dla przyszłych studentów paleografii polecam. Oj, tutaj zrobiłam coś, czego nie chciałam robić. Zatem jest to pisanie skupione bardziej na pisaniu i w inny sposób w tych pismach, szczególnie książkowych, powstają litery. Przepraszam, coś komputer ma do powiedzenia. I jeszcze ostatnia rzecz z takich... Aha, idziemy dalej. Nie zostawiajmy sztuki uderzania w klawisze komputerowe zupełnie na boku, ponieważ chciałabym zwrócić uwagę na to, że charakteryzuje się ona szczególnie wysokim stopniem zautomatyzowania, jeżeli piszemy bezwzrokowo. I tutaj te nasze dyskusje o kaligrafii i o tym wszystkim, czy pisać, czy nie pisać, wywodzą się w dużej mierze. Zauważyłam, że na przestrzeni ostatnich 2 lat pojawiło się mnóstwo artykułów o tym. Gdzieś w internecie, w sieci i tak dalej. Być może dlatego, że usłyszeliśmy, że Finowie rezygnują
z nauczania pisma odręcznego 2016 roku. To brzmi tak dramatycznie, ale to nie do końca tak jest. To znaczy oni podjęli decyzję o tym, żeby uczyć pisma drukowanego, czyli jednak trochę uczyć ręcznie pisać, żeby uczyć pisania na klawiaturze takiego bezwzrokowego, ale też żeby wprowadzać zajęcia ze sztuki. Także można by zauważyć, że pewne inne rzeczy również postanowili to jakoś protezować, powiedzmy. Poza tym, jeżeli piszemy bezwzrokowo, mamy bardzo dużą prędkość notowania, więc jeśli zależy nam na tym, żeby zanotować słowo w słowo, no to jest to bardzo dobre narzędzie. Pracują obie ręce, więc z perspektywy kora ruchowa pracuje w obu półkulach, natomiast te ruchy są bardzo ograniczone obu dłoni. Kontakt opuszczkami palców z klawiaturą o układzie kuwerty, skąd się wzięła taka klawiatura, to jeszcze za sekundę, to znaczy mamy jakąś konwencję, ktoś nam narzucił to, że te klawisze są w takim układzie, a nie innym układzie w komputerze, no i tak piszemy i takie ruchy wykonujemy i tak wpływamy na nasz mózg. To, co jest ważne z perspektywy mózgu, to że przy takim pisaniu nie ma odwzorowywania samego kształtu litery, tylko przestrzenne, bo po prostu ręką ruszamy w ten sposób, nie rysujemy liter. A skąd się wzięła klawiatura kuwerty? Tutaj macie Państwo patent Scholza z 27 august, jaki to jest miesiąc, kto pamięta? Tak, sierpnia 1878 roku, który po raz pierwszy oto wprowadził klawiaturę kuwerty w maszynie do pisania, bo stąd właśnie wywodzi się nasz układ klawiatury. I ona miała taki układ między innymi ze względów technicznych i mechanicznych, to znaczy, żeby nie plątały się tam te takie bolce, które zostawiają, stemplują w maszynie do pisania. Przepraszam, nie znam terminologii takiej zaawansowanej. To tak kwoli właśnie wyjaśnienia, o czym będziemy rozmawiać. Teraz jeżeli chodzi o samą pracę mózgu, to pozwolę sobie ją wprowadzić tak króciutko troszeczkę, żebyśmy wiedzieli, dlaczego w ogóle zajmujemy się mózgiem, po co. I czemu akurat mózg, a nie wpływ kaligrafii na pracę żołądka. Mnie by to na przykład bardzo interesowało. Żołądek też jest istotny z perspektywy, prawda, układu nerwowego. Mózgowie, mówi się, że to najważniejsza centralna część ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców, u nas znajduje się w czaszce, jest bardzo chroniona. To można by tak ująć ładnie, jak ktoś to w internecie powiedział, to 1,5 kg galaretki, tak średnio mniej więcej, uśredniona waga to właśnie 1,5 kg, produkującej prąd elektryczny. Ukryty jest mózg pod trzema płaszczyznami ochronnych błon. No i z czego się składa? Składa się głównie z wody, 1,5 litra. To powinno jakoś inaczej. Z białka, z tłuszczu i z soli mineralnych, czyli przede wszystkim woda. To jest rozpiska, którą za profesorem Wytulaniem pozwoliłam sobie dać, bo oczywiście nasz mózg nie jest największym mózgiem na Ziemi. Jak pewnie zapewne Państwo wiedzą, ważąc około 1500 gram jest mniejszy od mózgu słonia, wielu waleni, na przykład delfina czy orki, płetwala czy kaszalota. Jest niezwykle skomplikowanym układem i nieznany właściwie jest do końca do tej pory, ale spróbuję powiedzieć, co o nim wiemy i jak go badamy troszeczkę. Wyjaśniając jego działanie pokrótce, no to organ, który składa się z sieci komórek neuronalnych, ich funkcjonalne jednostki przenoszone informacje w mózgu, to są właśnie komórki neuronalne i zasadniczo mówi się, że im ich jest więcej, tym większe zdolności kognitywne i poznawcze, im więcej połączeń, chociaż to też do końca nie jest takie pewne, przynajmniej w obliczu badań z 2009 roku, bo nie jest do końca pewne, jak ten nasz mózg działa, ani co właściwie ma największe znaczenie dla tożsamości nas jako człowieka. To znaczy wiadomo, że naukowcy od dawna uważali, przez wiele, wiele lat uważano, że nasz mózg jest taki, znaczy dlatego człowiek osiągnął to, co osiągnął, prawda, ja mogę do Państwa mówić chociażby albo jeździć samochodem, nie mam prawa jazdy, ale powiedzmy, że mogę. Dlaczego nam się to udało? To uważano, że to dlatego, że mamy najwięcej tych neuronów. Natomiast to nie jest do końca tak, to znaczy mamy nasza budowa mózgu, jeśli chodzi o ilość neuronów i jeżeli chodzi o wagę, jest to prawda dość duża, no to taka duża małpa. To jest bardzo, bardzo podobna właściwie ilość. Wcale nie mamy tak dużo więcej neuronów. Natomiast to, na co profesor Wytulani zwraca uwagę, to, że mamy bardzo duży móżdżek w mózgu. I być może właśnie teraz już wiadomo, że móżdżek odpowiada za bardzo wiele skomplikowanych czynności, nie jest taką prostacką konstrukcją, powiedzmy, jak nic w mózgu, tak ja bym powiedziała. Zatem być może to teraz już z tej ilości neuronów, połączeń, bardziej przechodzi się do badania rozmieszczenia tych neuronów.
na przykład w konkretnych miejscach mózgu i w te, które odpowiadają za konkretne rzeczy i na tej podstawie buduje się naszą koncepcję, dlaczego nam wyszło, a na przykład szympansom czy bonobo nie wyszło tak bardzo. Co by jeszcze można było powiedzieć o takim przesyle mózgu, no to zapewne wiedzą Państwo, że to jest właśnie komórka nerwowa, tutaj źródło obrazka, składa się z ciała, tak w skrócie, z dendrytów, z aksonu, w otoczce mielinowej. Nasze komórki w mózgu, to taka krótka, prawda, krótka, nie wiem, czy to zechce zaświecić, natomiast łączą się ze sobą na podstawie świecących takich, o proszę zobaczyć, przypływa impuls elektryczny, to oczywiście dzieje się bardzo szybko, synapsy elektryczne działają, takie szybsze trochę niż chemiczne działają w mózgu. Warto zwrócić uwagę na to, że neuron może i odbierać i oddawać informacje i że jeden neuron łączy się z wieloma tysiącami innych. To znaczy, że tych ścieżek jest właściwie niesamowicie duża liczba, to na pewno naukowcy obliczyli. Gdyby kogoś interesowała budowa synapsy, to jeżeli chodzi o ten, to są te elektryczne synapsy, które funkcjonują przede wszystkim w mózgu. Można się trochę im przyjrzeć. Można jeszcze dodać, że w jednym milimetrze sześciennym kory mózgowej jest około miliarda synaps, synaps w sensie połączeń. Także liczby są bardzo duże. Neurony mają na ogół po kilka tysięcy takich synaps. Tuż po urodzeniu człowieka, istoty, jest trochę mniej takich wypustek i one się potem kształtują w toku życia. W toku życia, tak dobrze mówię. Teraz drugą rzeczą, którą warto byłoby rozważyć, to jeszcze kwestia tego właściwie skąd my wiemy o tym mózgu i co wiemy. I to są takie dwie podstawowe, tutaj miałam trochę w innej kolejności, więc muszę przeskoczyć, dwa podstawowe sposoby obrazowania i badania mózgu, czyli jest to, one są najpopularniejsze głównie dlatego, że ich stosunek jakości do ceny jest taki, który odpowiada ludziom. Czyli to jest strukturalne MRI i funkcjonalne MRI, czyli jedno, które pokazuje obraz mózgu, a drugie, które pozwala zobaczyć aktywność mózgu. Tak, tak jest. Pozwala na kreowanie, właśnie to MRI pozwala na kreowanie obrazów mózgu. Nie wiem, czy Państwo może już o pojedynczych protonach i o tym, jak to właściwie działa, nie będę szczegółowo opowiadać, nie jestem specjalistką. W każdym razie, jeżeli zechcą Państwo czytać jakieś artykuły o tym, jak pracuje mózg, jak działa, to na tego rodzaju ilustracje się Państwo natkną i mogą one być niełatwe w zrozumieniu. Tutaj dlatego stąd trochę mówię o tym, jakie są rodzaje możliwych badań mózgu. Najczęściej właśnie te artykuły, zauważyłam, opierają się na podstawie tych dwóch. I teraz, co z tym kształtowaniem mózgu? To znaczy, ponieważ obiecałam, że opowiemy trochę o tym, o wpływie kaligrafii na pracę mózgu. No więc trzeba sobie zadać pytanie, czy i dlaczego jak pismo staje się ciałem? Dlatego, że wychodzę z założenia, że nasza czynność pisania i nasza czynność, w ogóle nasze czynności wpływają na nasz mózg w sensie cielesnym również. To znaczy, kształtowanie mózgu może przebiegać w takich dwóch, podzieliłam na takie dwa sposoby. Mogą być to zmiany fizyczne w mózgu, może nas na przykład coś uderzyć bardzo mocno w głowę, możemy mieć wyciętą część mózgu albo jakieś fragmenty. Mogą być też zmiany w zakresie aktywności mózgu. Na tym pierwszym, na zmianach fizycznych w mózgu skupiają się przede wszystkim właśnie te ilustracje z MRI, a na tym z tego funkcjonalnego MRI i jak to, no jeszcze zmiany w mózgu mogą być pozytywne i negatywne. Niekiedy chcemy, żeby one zaszły, czyli chcemy mieć więcej neuronów, a niekiedy nie chcemy, żeby one zachodziły, na przykład nie chcemy tracić, prawda, jakiejś półkuli mózgowej. To by było dość przykre. I teraz mówi się bardzo często, że mózg jest bardzo plastycznym organem, ale co to właściwie znaczy, że plastyczny, że możemy go ugniatać? Zastanawiałam się trochę nad tym. Ponoć udowodniono to w 1998 roku, czyli wcale nie tak dawno, jak wtedy szłam do szkoły, udowodniono, że w dorosłym ludzkim mózgu powstają nowe neurony. Czyli od jakiegoś czasu wiemy, że kiedyś sądzono, do 1998 roku sądzono, że już nie ma odwrotu. Jak już stracimy neurony, to kicha, za przeproszeniem. Natomiast w tym 1998 roku udowodniono, że zdarzają się nowe neurony, a przede wszystkim rosną nowe odgałęzienia neuronów. Mamy co robić. Przebudowuje się też sieć synaptyczna. Jerzy Konorski z Instytutu Nęckiego w PANie, tutaj w Warszawie, w swojej książce Organization of
Conditioned Reflexes. W każdym razie jest to 48 rok, która była przełomem w sposobie myślenia o funkcjonowaniu mózgu, definiował tą plastyczność w ten sposób. Pozwolę sobie przeczytać. Pierwszą właściwością, dzięki której komórki nerwowe reagują na nadchodzące impulsy, określonym cyklem zmian, czyli tych pobudzeń, nazywamy pobudliwością. Drugą własność, dzięki której w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością, odpowiadające im zmiany plastycznymi. Czyli o to chodzi, niekoniecznie o to, żebyśmy lepili z mózgów zwierząt czy ludzi jakieś figurki, tylko właśnie o tę plastyczność mózgu. I warto zwrócić uwagę na to, że zmiany w mózgu mogą być trwałe, to znaczy, że zmiany zachodzące w wyniku tych trzech, które pozwoliłam sobie, grup zachowań, mogą wpływać dalej na zachowanie. To nie jest tak, że na przykład jak pobudzamy jakąś część mózgu, no to ona może potem po odpowiednio długim pobudzaniu mogą się te nowe neurony utrwalić w naszym mózgu. Co dalej można byłoby powiedzieć? Tutaj trzy grupy takie wykształciłam, to znaczy tak, w jaki sposób możemy zmieniać nasz mózg, kształtować i pozytywnie i negatywnie. Po pierwsze przez użycie i wpływ substancji chemicznych. I teraz jakie to użycie, jaki to wpływ? Po pierwsze, no to wiadomo, to co jemy, wszystko to co jemy może kształtować nasz mózg. Po drugie, takie substancje chemiczne jak alkohol i takie substancje chemiczne jak narkotyki również wpływają na nasz mózg, zarówno w tym sensie fizycznym, w budowie, jak i w tym sensie aktywności. Leki wpływają na nasz mózg, ale też emocje, dlatego że emocje to hormony, substancje chemiczne, które kształtują nasz mózg. I co do tych hormonów, to jest ilustracja właśnie profesora Vetulaniego, który mówił też w kawiarni naukowej swój wykład o płci mózgu. Serdecznie polecam, ale pozwoliłam sobie właśnie jego zdjęcie, żeby tak być może ktoś z Państwa słyszał, żeby pokazać, jak na regenerację wpływa estrogen. To znaczy tutaj mamy, prawda, neurony, które są połączone, tutaj zostały rozcięte. Tu jest grupa tych neuronów jak po 48 godzinach bez w ogóle działania na nią, czyli pozostały, jak widzicie Państwo, te połączenia rozerwane, a tu po 48 godzinach jak wstrzyknięto trochę estrogenu. Zatem odbudowują się, jak można zauważyć, połączenia nerwowe. I tak w ten sposób mogą działać właśnie hormony i substancje chemiczne, albo je zrywać również. I tutaj Państwo mogą zobaczyć, co się dzieje. Tutaj jest, prawda, próbka kontrolna. To jest z kolei biologiczna zmiana w mózgu, czyli zmiana w wyglądzie pewnych części, w ich wielkości na przykład, tak? Jak to ująć? Po prostu zmiana kształtu, taka realna, mózgu jako obiektu. Proszę zwrócić na różnicę między człowiekiem, który jest alkoholikiem, a człowiekiem, który po prostu sobie żyje, że tak powiem. A tutaj mam jeszcze jedną rzecz, to znaczy zmiany w mózgu zachodzą też naturalnie i o tym warto nie zapominać. Tutaj są zmiany w mózgu, które zachodzą naturalnie w aktywności mózgu. A tutaj jeszcze trzecia, takie półnaturalne, półnienaturalne, to znaczy ten trzeci obraz to choroba Alzheimera. W jaki sposób inaczej, jak Państwo mogą zobaczyć, inaczej działa mózg w czasie, w tych trzech sytuacjach. Tutaj również zachodzą zmiany w budowie mózgu, czyli w obu. I w aktywności, i w budowie mózgu, zależnie od momentu w naszym życiu, zachodzą zmiany. Czyli właściwie nasz mózg cały czas się zmienia. Warto też podkreślić to, że jest bardziej podatny na zmiany, im jesteśmy młodsi, im wcześniej pewnymi rzeczami się zajmiemy i im więcej będziemy robić, też bez przesady, żeby się zupełnie nie przydusić, we wcześniejszym wieku, tym więcej możemy zachować połączeń neuronalnych. Tutaj dość newralgiczny jest wiek między 12 a 15 rokiem życia, bo to jest taki czas dla mózgu, kiedy to w okresie właśnie, tuż przed właściwie okresem dojrzewania, czy nawet w nim właśnie, dokonuje się pewnych cięć. To znaczy mózg, żeby nie zajmować się wszystkim, stara się wyspecjalizować. Więc te rzeczy, które będziemy robili między 12 a 15 rokiem życia, będą nam przychodzić dużo łatwiej później, to czym będziemy się zajmować. Jak przestaniemy liczyć i pisać, to będziemy mieli pewne problemy potem. To nie jest tak, że nie można właśnie tego przywrócić i to jest to duże odkrycie. To znaczy to, że u dorosłych też pojawiają się nowe neurony i nowe połączenia, także dla nas jeszcze nie wszystko stracone. Natomiast ten wiek jest po prostu dużo łatwiej wtedy, dlatego warto wystawiać się na dużo różnych bodźców. To też jest trudny wiek dla człowieka ze względu na to, jakie zmiany w ogóle zachodzą w mózgu.
Następną rzeczą, o której powinnam nareszcie powiedzieć, to są już te takie konkretne rzeczy, czyli co z tą kaligrafią i pisaniem i pracą mózgu. Otóż, żeby słowo napisać i żeby słowo przeczytać, należy znać jego literowe części. Trzeba umieć wykonać kształt litery ręką, trzeba rozumieć, że litery znaczą dźwięki, ale też, że słowo desygnuje znaczenie, choć wygląda inaczej niż dane znaczenie. Zatem jest to wyższa czynność poznawcza, jest to dość skomplikowana czynność. Warto też, chciałabym tutaj dodać, właśnie za profesorem Wetulaniem jego ulubioną anegdotkę, bo ona bardzo nam pasuje, o kobietach z Portugalii starszych, to znaczy kwestia połączeń neuronalnych, a kultura. Czy kultura może wpływać na to, ile mamy połączeń neuronalnych? Otóż tak. I zmierzono, wzięto, jest taka grupa, była taka grupa społeczna w Portugalii kobiet, które były niepiśmienne ze względu na to, że w rodzinach najstarsza córka zajmowała się dziećmi, więc młodsze córki owszem uczyły się czytać i pisać, ale najstarsze nie. Zatem grupa starszych kobiet, którą przebadano właśnie w Portugalii, porównano z ich młodszym rodzeństwem, okazało się, że u tych kobiet, które były niepiśmienne, to też dla nas ważne, no bo właśnie to jest tą cechą, było mniej włókien w połączeniu istoty lewej i prawej, czyli ich połączenia międzypółkulowe były troszeczkę mniej sprawne, można byłoby powiedzieć, ze względu na to, że właśnie i w ten sposób kultura również, nasze zachowania kulturowe mogą kształtować nasz mózg, nie tylko nasze ciało. I teraz z takiej perspektywy właśnie mechanicznej. Pisanie wymaga skoordynowania niezwykłej ilości czynności. My się nad tym nie zastanawiamy, ale oprócz utrzymania postawy siedzącej lub stojącej, musimy jeszcze skoordynować wzrok, skoordynować ruch ręki, skoordynować naszą wolę, więc mnóstwo rzeczy dzieje się wtedy w naszym mózgu. Jest to czynność bardzo precyzyjna, szczególnie jeśli jest intencjonalna. Wymaga właśnie współpracy wzroku, części ciała, mózgu, rozumienia. Jest taki profesor, który nazywa się Daniel Wolpert z Uniwersytetu w Cambridge. Sądzi on, że umiejętność wykonywania i koordynowania, to właśnie o tym teraz postaram się mówić, koordynowania skomplikowanych ruchów jest podstawową jednostką działalności mózgu. Czyli to jest taki profesor, który uważa, nie wszyscy się z nim zgadzają, że mózg jest po to, żeby człowiek mógł się ruszać i że to jest dla niego najważniejsze. Ponieważ to ostatecznie zawiadywanie przez układ nerwowy, skurcze mięśni mogą wpływać na świat, bo to jest nam mózg potrzebny z perspektywy ewolucyjnej. I tym, co szczególnie nas wyróżnia na tle innych zwierząt, a przede wszystkim robotów, jest zdolność ruchowo-manipulacyjna, o której wiadomo bardzo niewiele. Bardzo trudno jest nauczyć roboty właśnie takiej manipulacyjnej zdolności ręką. Mamy bardzo, bardzo duże możliwości, warto się nimi cieszyć, jeżeli mamy takie możliwości. Z perspektywy mózgu, tym, co pozwala człowiekowi tworzyć przekonania o świecie, a co za tym idzie stosować myślenie przyczynowo-skutkowe, tak, tworzymy to już tutaj się zbliżamy trochę, czyli to, co pozwala nam przewidywać de facto, czy chociażby przyczynowo-skutkowe, no, szacować, gdzie poleci piłka w czasie meczu tenisa, to są dane zmysłowe i uprzednia wiedza. Czyli na początku bierzemy jakieś dane zmysłowe, które mamy i mamy uprzednią wiedzę, która też wynika z danych zmysłowych. Tutaj jest wzór na to, jak to można jakoś sobie policzyć. I w ten sposób tworzą się przekonania i to pozwala nam przewidywać i też dlatego sportowcy są w stanie, ci, którzy zawodowo pracują, to znaczy ponieważ oni tych sensory input, tych danych i uprzedniej wiedzy mają dużo więcej niż my, ci, którzy nie zajmują się sportem, ja nie zajmuję się sportem, dlatego mówię my. Zatem, ponieważ ich uprzednia wiedza i te dane zmysłowe jest tak duże, to oni mogą dużo bardziej, na dużo wyższym poziomie automatyzmu przewidywać, gdzie poleci piłka, powiedzmy, w meczu tenisa czy w meczu ping-ponga, czy chociażby w bilardzie. Nie zawsze wszystko trzeba świadomie przetworzyć, bo wtedy taki mecz snookera trwałby jeszcze dłużej niż zazwyczaj trwa. I teraz mózg uczy się swojego ciała, uczy się swoje ciało czuć i rozumieć. To nie jest takie wcale oczywiste dla niego. Im więcej danych doświadczeniowych na temat własnych zmysłów oraz motorycznych efektów swojej pracy, tym lepiej, więcej można wnioskować o swoim ciele i o świecie w ogóle, czyli tym lepiej przewidujemy. Czyli im więcej będziemy, mamy, nasz mózg ma danych o tym, jakie efekty nasze pisanie, na przykład jakie efekty ruch ręki wywołuje na kartce, tym lepiej może przewidzieć, jak wygląda dana litera, co jest ważne z perspektywy tego nieodtwarzania właśnie na klawiaturze. Można więc taką kaligrafię, czy takie pisanie potraktować jako naukę przewidywania. I nie chcę tu mówić naukę przewidywania przyszłości, ale dzięki kaligrafii, dzięki pismu nasz mózg uczy się o naszym ciele.
czegoś. Jeżeli rozwiniemy to jeszcze o kaligrafię, czyli o doświadczanie zmysłowe różnych materiałów, różnych narzędzi, no to mamy tutaj dużo więcej, widzą Państwo, tych sensorycznych danych, które nasz mózg może przeanalizować. Kolejne bardzo ciekawe i jeszcze bardziej szczegółowe źródło to kwestia wpływu pisania odręcznego, odwzorowywania, to znaczy rysowania i pisania na klawiaturze właśnie na pracę mózgu już konkretnie dzieci, które są jeszcze niepiśmienne. Czyli inne umiejętności, przy tym pisanie, bo pisanie i czytanie nie jest tylko pracą motoryczną, ale jest też pracą, jak Państwo wiecie, intelektualną. Jest też taką, w której biorą udział części odpowiedzialne za mowę, za język. To znaczy, kiedy piszemy, to jest bardzo dla mnie interesujące, również ośrodek Broki, odpowiedzialny za mówienie, w mózgu się aktywuje. Czyli właściwie ćwicząc pismo, ćwiczymy też sztukę mówienia, pismo odręczne. Dlatego, że wtedy stwierdzono na podstawie eksperymentów, że przy pisaniu na klawiaturze niestety ten ośrodek się trochę wyłącza. Nie ma co robić. Co jest w ogóle interesujące. Być może wynika to z tego, że kiedy uczyliśmy się pisać tak ewolucyjnie, no to nasz mózg już był ukształtowany. Te jakieś tam 7 czy 6 tysięcy lat temu. W związku z tym pisanie musiały zająć się inne te części mózgu, które już w czymś były wyspecjalizowane. I teraz tak logicznie rzecz biorąc, możemy się spodziewać, że jeżeli coś było wyspecjalizowane, powiedzmy części właśnie związane z mówieniem, z postrzeganiem świata, części związane te motoryczne, jeżeli one przejęły te funkcje związane z pisaniem, to znaczy przejęły, wytworzyły w sobie, one postanowiły być, one stały się za to odpowiedzialne, to również pozostały w nich, to znaczy te części również odpowiadają nadal za inne funkcje, więc jak ćwiczymy pisanie, to one również zaczynają się zapalać, powiedzmy, czyli tam zaczyna prąd elektryczny krążyć i trenujemy też zupełnie inne rzeczy niż te, których byśmy się spodziewali. Na tej podstawie również można w ogóle treningi, różnego rodzaju treningi psychologiczne stosować, to znaczy na przykład wyczucie czasu może wpływać na zdolności właśnie wysławiania się przy afazji. Taki trening czasowy. To jest dość interesujące, ale to odsyłam do Instytutu Nęckiego, który na ten temat prowadzi badania. No i właśnie to ma, teraz jeżeli chodzi o to całe czytanie. Badaniem tego, jaki wpływ właśnie ma pisanie na umiejętność odczytywania liter, zajęły się w bardzo interesującym badaniu, szczerze Państwu polecam, panie, które się nazywają Karin James i Laura Engelhardt. One opublikowały wyniki swoich badań w nieprzetłumaczonym niestety na język polski artykule, dlatego ja starałam sobie się z nim poradzić po angielsku, a tytuł po przetłumaczeniu brzmiałby Efekty doświadczeń rękopiśmiennych na rozwój funkcjonowania mózgu u dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać. To jest dość istotne. I teraz panie zaproponowały dzieciom taki trening, podczas którego prosiły, aby dzieci albo pisały przy użyciu klawiatury, to są te słupki z Type, możecie Państwo zobaczyć, czyli albo dzieci pisały przy użyciu klawiatury, albo dzieci rysowały własnoręcznie, to jest Draw, czyli te słupki DR, czyli przerysowywały literę po prostu na białą kartkę, albo trace, czyli miały wydrukowaną literę i musiały palcem po prostu po niej pojechać. To jest TR. To są te właśnie czynności. I tutaj te panie badały, jak dzieci sobie radzą z literami, to są niebieskie słupki, a jak radzą sobie z kształtami, takimi jak gwiazda albo księżyc. Proszę zwrócić uwagę, że to są dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać ani pisać, a już praca mózgu jest odmienna, aktywność mózgu jest wyższa, kiedy odwzorowują kształt odpowiedzialny za litery, niż kiedy odwzorowują po prostu kształty w stylu księżyc i gwiazda. Dlaczego tak jest, trudno jest mi powiedzieć, ale jest to dla mnie dalece fascynujące. Tak jakby mózg, zanim jeszcze potrafi czytać, już wiedział, że tu chodzi o coś innego z tymi literami. Tu coś się dzieje, dużo ciekawszego. Tu macie Państwo pokazane, to jest zdjęcie mózgu od góry, w których miejscach się aktywują te wszystkie, w których miejscach mózg jest aktywny. I teraz warto zwrócić uwagę na to, kiedy te słupki są najwyższe. To znaczy te słupki są najwyższe albo przy draw, przy rysowywaniu, albo przy trace, odwzorowywaniu kształtu. Tak? Czyli, a jeżeli chodzi o type, no to zazwyczaj aktywność mózgu w tych wszystkich miejscach jest najniższa. Czyli właściwie najmniej pisanie danego kształtu pobudza nasz mózg do pracy, do wytwarzania
tego rodzaju powiązań. I te panie robiły to nie tylko dlatego, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wszystko wygląda tak po prostu w mózgu, ale był to trening, żeby sprawdzić, jak potem dzieci nauczyły się tego czytania, jak nauczyły się tych liter. I jako zakończenie eksperymentu dzieci potwierdziły, znaczy panie potwierdziły, że dzieci z większą łatwością są potem w stanie rozpoznać i przeczytać litery, które same rysowały. Co stawia pod znakiem zapytania kwestię oszczędności czasowej przy nauce dzieci pisania na klawiaturze, bo trzeba zwrócić uwagę też na to, że jeżeli dzieci same rysowały, to ich mózg uczył się wariantów. To znaczy dzieci wtedy widziały, że literka A, która jest narysowana i literka A, którą one rysują, są trochę inne. Dzięki temu mózg właśnie musiał wykonać wyższą czynność umysłową, taką, która wynikała z tego wcześniejszego wzoru o przewidywaniu przyszłości, jak ja to go lubię nazywać. I dzięki temu dzieci uczyły się, że litery mają warianty. I uczyły się rozpoznawać te warianty. To potem włączało się taki proces kognitywny, który odpowiada za klasyfikowanie. W związku z tym wszystkie rzeczy podobne do litery A zaczynają wpadać w przegródkę odpowiedzialną za literę A, dzięki czemu jesteśmy w stanie, z lepszym lub gorszym skutkiem, rozczytywać różne charaktery pisma i różne fonty. I teraz ten proces nie będzie zachodził, jeżeli będziemy uczyć dzieci tylko wciskając przyciski. Tak? Niewątpliwie to wpływa na zapamiętywanie, bo rzeczywiście zaangażowanie emocjonalne, ale to też kwestia właśnie, że panie tutaj sprawdziły, że jest to związane też z tym odwzorowywaniem kształtu i właśnie z poznawaniem, że mój wariant jest inny niż ten wariant główny. No, moglibyśmy stanąć w sytuacji, w której ludzie, którzy nie byliby w stanie odczytywać nawet różnych fontów komputerowych. To znaczy za każdym razem, proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy musieli uczyć się czytać i pisać od początku. Każdy inny font i każdy inny styl pisania. No, byłoby to trochę kłopotliwe, dlatego jak sami konstruujemy litery, nawet jeżeli to trwa to trochę dłużej na początku, to dzięki temu jesteśmy w stanie bardziej klasyfikować te wszystkie rzeczy. I tutaj właśnie o mowie już troszeczkę mówiłam. Według profesora Burgessa z Londyńskiego Instytutu Neuronauk pismo ręczne może mieć również właśnie interesujący wpływ na zapamiętywanie, oprócz tego właśnie uczenia się, rozpoznawania. Przy czym warto też wspomnieć o tych nowych doświadczeniach z neuronami lustrzanymi. Może nie będę teraz wchodzić w duże szczegóły, to znaczy jeżeli widzimy czyjś ruch, to do pewnego stopnia, jako stworzenia stadne i empatyczne, w naszym mózgu również, albo czyjś ruch, albo czyjś ból, emocje też tak wpływają, w naszym stopniu również włączają się odpowiedzialne za te same ruchy miejsca w mózgu. Czyli jak obserwujemy czyjś taniec, to trochę tak, jakby naszemu mózgowi się wydawało, bo on nie widzi jakościowej różnicy, te sygnały są po prostu mniejsze, jakby sam tańczył. Zatem jeżeli obserwujemy kogoś też wykonującego gesty odpowiedzialne za pisanie, no to dzięki temu też nauczyciela chociażby piszącego, kogoś piszącego, rzeczywiście ruszającego się, no to nasz mózg, prawda, troszeczkę działa lepiej. Tutaj jest ciekawe obrazowanie, tu chciałabym Państwu trochę powiedzieć o tym, że w naszym mózgu znajdujemy się my w pewnym sensie, to znaczy fizjologicznie to jest kora ruchowa i czuciowa, jesteśmy odwzorowani w naszym mózgu. Tu chodzi o to, że są takie przestrzenie właśnie kory czuciowej, kory ruchowej odpowiedzialne za powiedzmy język, odpowiedzialne za język, w sensie ten język, nie mówienie, tylko język za taką część ciała, za stopy, ale proszę zwrócić uwagę, jak duża przestrzeń odpowiedzialna jest za dłonie. To znaczy, jeżeli używamy dłoni i wykonujemy czynności manualne, to duża część mózgu, w którym nie ma takich bardzo stricte zarysowanych granic, się aktywuje. Zatem być może możemy trenować też inne rzeczy. To zostało tak radośnie zwizualizowane, jak wyglądamy z perspektywy naszego mózgu i z perspektywy prawej, lewej półkuli i gdzie to się znajduje. Otóż z perspektywy naszego mózgu mamy wielkie usta i kory ruchowej, i tutaj dużo się dzieje, i gigantyczne dłonie również. Proszę, warto zwrócić też uwagę na to, i to jest dla mnie w jakiś sposób fascynujące, że kiedy nasza dłoń odwzorowana jest w mózgu, to palce odwzorowane są po kolei, tylko w takim trochę pomniejszeniu. Czyli rzeczywiście to jest taki jakby rysunek człowieka na, no powiedzmy w skrócie, na naszej korze czuciowej, korze ruchowej. I w związku z tym, jeżeli pobudzamy te części, czyli pismo, proszę zauważyć, jak wielkie były dłonie, pismo i mowa również, lub mimika,
będzie pobudzało duże obszary w mózgu, po prostu, trochę na zasadzie takiego przełożenia. I takie wnioski troszeczkę z tych kwestii związanych. Warto właśnie zwrócić uwagę na to, że jeszcze z tą kwestią zapamiętywania, co się wiąże. To znaczy, jeżeli tą dłonią wykonujemy bardzo konkretny ruch, odwzorowujący kształt litery, to nie dość, że musimy sobie tą literę wyobrazić i ją pomyśleć, to jeszcze musimy aktywować część mózgu odpowiedzialną za ruch dłoni i jakby w mózgu w pewnym sensie narysować tę literę, to znaczy wykonać ten ruch. Dzięki czemu, ponieważ jest dużo więcej części w mózgu zaangażowanych w tę czynność, no to dzięki temu w łatwiejszy sposób zapamiętujemy. Oczywiście emocje też są podstawą zapamiętywania. To zjawisko tego homunculusa tak zwanego nazywa się, jakby kogoś to interesowało, żeby jeszcze trochę pozgłębiać, nazwiskiem somatotopii, czyli topograficzne odwzorowanie somatu, ciało, soma, sema. I topia, czyli od topografia, tak? Rozrysowanie ciała naszego mózgu, rozparcelowanie. Proporcja ta jest związana też z liczbą receptorów czuciowych lub liczbą stawów i mięśni. Mamy bardzo dużo receptorów czuciowych na wargach i bardzo dużo receptorów czuciowych w dłonie, dlatego dużo większe pole w mózgu zajmują te nasze organy, jeśli mogę tak powiedzieć. W związku z tym, to proszę zwrócić uwagę na to, jeżeli zmieniamy różne narzędzia pisania, jedne z nich są metalowe chociażby i zimne, inne z nich są lekkie i ciepłe jak gęsie pióro, jeszcze inne ciepłe, ale troszeczkę cięższe jak na przykład drewno, to dostarczamy naszemu mózgowi więcej bodźców przez to, że właśnie trzymamy to w ręku, ewentualnie lizanie i dotykanie do warg też by pobudzało całkiem sporo, ale to z tym proszę ostrożnie, szczególnie z piciem atramentu. Zatem, tak podsumowując ten wpływ, dzięki integrowaniu różnorodnych czynności sensorycznych, motorycznych, myślowych, pisanie odręczne może wpływać rozwijająco między innymi na właśnie zdolność naszą przewidywania. I zdolność przewidywania jako taka jest również po prostu umiejętnością mózgu. To znaczy, to nie jest tak, że rozwijamy zdolność przewidywania tylko tego, co się stanie, jeżeli ja napiszę, prawda, patykiem literę A. Ale rozwijamy w ogóle tego rodzaju zdolność kognitywną. Poza tym pisanie ręczne w porównaniu z pisaniem przy użyciu klawiatury, co pokazały nam dwie panie, zwiększa poziom zapamiętywania treści poprzez konieczność wysłania do mózgu impulsu, by stworzył odpowiedni kształt lub powstania w mózgu impulsu, zależy jak widzimy człowieka, to już trochę filozoficzne kwestie, co to jest ścieżkę synaptyczną dla istnienia owego kształtu jako takiego w mózgu. I potem pisanie ręczne ułatwia naukę czytania, jak i poszerza możliwości rozczytywania różnych charakterów pisma i fontów. Z tą nauką czytania powiedziałam Państwu najmniej, no ale ośrodek Broki właśnie też odpowiedzialny za mowę i za czytanie się wtedy aktywuje. Dokonano pewnych badań, które świadczą o tym, to znaczy badania na studentach Microsoft Surface Brain Research właśnie udowodniły, że zapamiętywanie z wykładów to raczej notatki odręczne. Jest jeszcze profesor Virginia Beringer z University of Washington, która za pomocą tego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zaobserwowała, że pisanie ręczne mocniej aktywuje właśnie rejony czołowej kory mózgowej, odpowiedzialne w ogóle za pamięć i przyswajanie nowych informacji, czyli rozwijamy swoją pamięć. No i teraz już tak troszeczkę powoli zmierzając ku końcowi, pytanie brzmi, w jaki sposób, jak uczyć tej kaligrafii, jak uczyć pisania, jak uczyć siebie, jak uczyć dzieci. Ja nie jestem w tym zakresie wielką specjalistką. Mam swoje pewne doświadczenia z prowadzeniem warsztatów z dziećmi i z uczeniem siebie. Pierwsze pytanie, jakie zadawali sobie naukowcy, to było to, którego z tych pism uczyć? Czy tego górnego, czy tego dolnego, tak? Czyli tych liter drukowanych, czy tych liter pisanych? Wykonano właśnie w tym 2012 roku w Kanadzie badania na ten temat, ponieważ tam nauczyciel ma prawo sobie wybrać jedną z trzech metod uczenia pisania. Albo z dziećmi będzie pracował wyłącznie pismem kursywnym, i tak uczył je pisać, albo wyłącznie pismem drukowanym i tak będzie uczył je pisać, albo najpierw wprowadzi pismo drukowane, a potem pismo kursywne i tak będzie uczył dzieci pisać. Sprawdzano, jak sobie pierwsze roczniki i drugie roczniki szkolne z tym, że właśnie radzą i stwierdzono, co następuje. Najgorsza metoda to metoda najpierw drukowana, a potem pisana. Dlatego, że dzieci, które już nauczą się pisać literami drukowanymi, potem już mogą wejść na wyższy poziom automatyzmu, przypominam ten automatyzm, i już mogą korzystać z umiejętności pisania
w taki sposób, że przestałem trochę o tym myśleć, mózg i tak się aktywuje i teraz rozwijamy swoje słownictwo, rozwijamy semantykę, syntaktykę, rozwijamy sposób wypowiadania się. Zatem, a jeżeli po tym pierwszym roku nauki właśnie pisma drukowanego nagle przechodzimy do tego, proszę zauważyć, jak różniącego się pisma pisanego, to nagle dzieci muszą wrócić do początku, nie mogą wejść na ten poziom automatyzmu, muszą od nowa się uczyć nowego rodzaju pisma. No i jest trochę kłopot, bo nie rozwijają tych właśnie zdolności, też nie rozwijają tak bardzo, jak dwie pozostałe grupy zdolności chociażby logicznego myślenia i tym podobne, no bo zajmujemy ich mózg czym innym. Na drugim miejscu są litery drukowane. One nie szkodzą, one dużo pomagają, one też uczą, także różnica między tymi jest drobna i na jej temat też naukowcy się bardzo sprzeczają. Jeżeli chodzi o litery drukowane i niełączone na początkowym etapie, one w mniejszym stopniu rozwijają w dzieciach umiejętność czytania i rozumienia, że słowo jest całością. Proszę zobaczyć, między tym te litery się ze sobą nie łączą. Jeżeli widzimy to pierwsze pytanie, no to widzimy, że tam są dwa słowa na pewno i że te słowa są całością. Jeżeli widzimy to drugie, no to nie mamy pewności, ile właściwie jest tych słów i tych liter, jak one ze sobą się łączą. W związku z tym zaobserwowano coś, co ja robiłam w dzieciństwie nagminnie, to znaczy, że dzieci mają skłonność do tego, żeby traktować te dolne litery jak kształty, jak obrazki. A widzieliście Państwo, że wtedy mózg się troszeczkę mniej aktywuje, kiedy odwzorowywuje kształty, po prostu obrazki, a nie litery. Poza tym, jeżeli litery są traktowane jak obrazki po prostu, to dzieci mają skłonność do odwracania ich w lustrze, bo to nie ma takiego znaczenia. W związku z tym to pisanie kursywne pomaga niektórym na to, żeby właśnie nie odwracali w lustrze, no bo trudniej to troszeczkę zrobić. To i tak się zdarza przy pisaniu kursywnym, ale trochę łatwiej dzięki temu mózgowi dziecka zrozumieć, co jest słowem, co jest całością. Z drugiej zaś strony, ja tutaj już właśnie mogę troszeczkę zdradzić, to znaczy ja przez całe swoje życie borykałam się z dysleksją i dysgrafią, a zostałam kaligrafem, tak jakoś wyszło. I mnie bardzo pomogło właśnie pisanie liter osobnych, trochę inne na jakość pisma i na w ogóle przyjemność z pisania. Pismo biblioteczne, którego moja matka mnie nauczyła, to też już teraz jest jakoś w badaniach potwierdzone. Ono pozwala właśnie dzieciom z problemami tego rodzaju skupić się na konkretnej literze i dzięki temu być może pisze się wolniej, właśnie jest mniejszy ten automatyzm, no ale wszystko zależy od tego, co jest naszym celem przy nauczaniu pisania. To taka pierwsza właśnie przemyślenie na temat, jak uczyć którego z tych rodzajów pisma. Poza tym to takie drobne symbole, to znaczy uczyć z radością, spróbować zainteresować dzieci tym, jakie to fascynujące i magiczne, że narzędzie zostawia ślad. Mnie to zawsze oczarowywało osobiście. Jakie to niesamowite, że można pisać i palcem po plecach kolegi i jakie to niesamowite, że można właśnie patyk zamoczyć w atramencie, wszystko tym atramentem zalać, ale powiedzmy albo pisać na przykład palcem w piasku. Jakie to niesamowite i jakie to ciekawe, że jesteśmy w stanie nasze myśli zakląć w słowa i dzięki temu ludzie za powiedzmy ileś set lat mogą je odczytać. Jakie to niesamowite, że my możemy przeczytać, co sobie tam pisali, czy co sobie myśleli ludzie sprzed setek lat, na tyle, na ile jesteśmy w stanie na przykład czytać łaciny. To taka drobna zachęta. Poza tym właśnie ten królik w kapeluszu, to co ja bardzo lubię przy nauczaniu, to znaczy różne przedmioty i rzeczywiście doznania zmysłowe. Nie o to chodzi, żeby kogoś przeładować, kto ma na przykład nadwrażliwość sensoryczną na coś, ale mówię tutaj o sytuacji takiej, w której nie borykamy się z niedowrażliwościami, nadwrażliwościami, z kwestiami związanymi ze spektrum autyzmu i tym podobne. No i z tym dysgrafikiem, to są właśnie moje prace kaligraficzne, także chyba mi się udało w miarę nauczyć pisać. Także jeżeli macie Państwo gdzieś w rodzinie albo wśród znajomych dzieci, które dostały ten wyrok dysgraficzno-kaligraficzny, to co ja mogę ze swojego doświadczenia, to można je wysłać do mnie, oczywiście ja pomogę. A drugą rzeczą jest to, żeby to robić z radością, a nie z krzykiem, nie biciem, które się też zdarzało w szkołach, o to Państwo nie podejrzewam, ale moja nauka pisania to było wtedy, kiedy odkryłam, jakie to magiczne i że można złoto na przykład naklejać i to wszystko świeci i jakie to niesamowicie przyjemne, kiedy nie zmuszano mnie do tego w szkole też. To inna kwestia.
Oczywiście to też jeszcze zależy od tego, jak zdefiniujemy dysgrafię, bo jak przyjmą Państwo definicję dysgrafii jako niezdolność do pisania, no to jesteśmy tutaj jakby, no nie bardzo. Jeżeli również dysgrafia wynika z pewnych uszkodzeń funkcjonalnych mózgu, czy z uszkodzeń w ogóle mózgu, no to może być też trochę to z każdym dzieckiem po prostu trzeba indywidualnie prawdopodobnie pracować. I nie mogę tutaj powiedzieć, że nie ma takich problemów, których nie wiemy jak przeskoczyć, powiedzmy, i co do których jeszcze nie wiemy. A jak to się sprawdza w praktyce? No tutaj mogę zaprezentować trochę takich swoich już zdjęć, już odnosząc się do własnego doświadczenia. To znaczy różne wzorniki i dla dorosłych, i dla dzieci różne materiały, na przykład trzcinki. I dzięki temu można prowadzić warsztaty chociażby kaligrafowania z osobami z niepełnosprawnościami, które w formie terapeutycznej również mogą funkcjonować. Niektórzy kaligrafują ustami, co jest bardzo trudne, ale to niezwykły człowiek był. Można również integrować rodzinę. Tutaj ojciec z dzieckiem, któremu doskonale również wychodziło kaligrafowanie właśnie tym narzędziem, które tutaj wzięłam ze sobą w stylu teksturowym. I relacje, jakie wytwarzają się wtedy, są niesamowite, bo warto zwrócić też uwagę na to, że nie zawsze wszystko trzeba młodym ssakom, powiedzmy, tłumaczyć, że my jako gatunek należący do młodych ssaków mamy skłonności do naśladowania. To bardzo widać po dzieciach. Czasami bywa tak, że jeżeli posadzi się właśnie córkę z ojcem i ojciec po prostu zajmie się kaligrafowaniem, to córka z bardzo dużą chęcią będzie to naśladować. A proszę też pamiętać, że obserwując ruchy ojca, i jej mózg się wtedy aktywuje. Można również to uczyć przedszkolaki, na przykład kaligrafowania, to warsztaty w przedszkolu. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli kiedyś Państwo będą to robić, to już tak poradniczo, żeby ubrać dzieci na przykład w worki foliowe, bo na pewno coś się wyleje, tak jak tam widać. To taka tania wersja robienia ochrony przeciwko atramentowi. Dzieciom nigdy, tak jak już mówiłam też wczoraj w radiu, nie zdarzyło się połknąć stalówki, raczej okazują szacunek temu niebezpiecznemu narzędziu. Sama nauka, i teraz nie chcę wchodzić tutaj w kompetencje osobom, które znają się na rozwoju dziecka, na motoryce, na dłoni, na tej kwestii, czy powinno się dzieciom najpierw dać ołówek, kredkę, dużą kredkę, małą kredkę, czy pióro. Tu już mówię o dzieciach, które uczą się pisać. To są dzieci, które nie wszystkie, niektóre już umiały pisać. Ale jeżeli chcemy taki wszechstronny trening motoryczny, różnie oddziałujący na mózg, no to jeżeli weźmiemy obsadkę, na którą trzeba nałożyć stalówkę, to już samo to jest ćwiczeniem, o którym dziecko nie wie, nie ma pojęcia, że w tym momencie trenuje małą motorykę, mamy obsadkę, musimy małą stalówkę w dobre miejsce wsadzić, tak żeby się nie zrobić sobie ani obsadce, ani stalówce krzywdy. I już wtedy trenujemy, prawda, wkładanie i te drobne ruchy z zakresu małej motoryki. Podobnie się dzieje, czyli po prostu rozwijamy siebie i rozwijamy dziecko również wszechstronnie, pozwalając mu doświadczyć różnych rzeczy. To chyba tyle ode mnie i tak mówiłam chyba jakoś tak dłużej.